powiem ścinać. To pan powiedz, chodzi o góry, nie po kawałeczku. Tak, ja chcę to fachowca mi zapłacić. No tak. A ci właściciele, no chcieli by sobie ściągnąć, ale to jest naszej strony. Także, proszę państwa, jeśli tutaj takie zawadzą ustalenia, bo nie wiem jakiego rzędu to są koszty, u nas ścinał ten fachowiec drzewo, to chyba 1000 złotych drzewo kosztowało. Jakie były koszty na tej stronie? Chodzi o kawałku, że tak powiem, ścina. Jest to zagrożenie życia, potwierdzam. Teraz jak wiążą tornady dużej gwiazdy, jeszcze te liście są, to naprawdę jest to duże zagrożenie. Rozważymy sprawę, czy to w jaki sposób, może ci ludzie też by tam się z każdych chęci zadeklarowali troszkę my i może z którymi się... A może właśnie, to tak na przykład było u nas, koło nas. Ktoś by się znalazł, że, no nie, po prostu ja napisałam podanie do Sanni, przyjechała drogówka, ścięła drzewo, wzięli te drzewo, ja nie chciałam tego drzewa, po prostu u nas taka sytuacja była. Ja napisałam podanie. Ale nie w pasie drogowym. W pasie drogowym. Ale i trochę u nas. I to tak było... No to ja rozumiem, ale ja podejrzewam, że też by można może porozmawiać. Ale oni nie są zarządcą, bo my tej drogi. Druga inna sytuacja. A no właśnie, bo oni wzięli drzewo, my nie chcieliśmy, po prostu ścieli, wzięli sobie... Proszę państwa, może tu się ktoś taki trafi, co mu się opłaci, żeby no tego lada nająć i wziąć drzewo, prawda? Jeśli no to jest bardzo niebezpieczne, bardzo. Jeśli właściciel się zgodzi. No właśnie, nie wiem. I sprawa tej drogi, no mówię, jest tam problem na tej drodze, bo w tym roku troszkę tam żeśmy te dziury starali się połatać, ale ci mieszkańcy nie wiem, no jak ktoś takie mają nastawienie, może dla nich to jest drogą asfalt, a inne jakiś sposób zabezpieczenia, no to już takie gorsze traktowanie. Tam co roku jest ten problem z niektórymi mieszkańcami. To pani Sołtys na pewno wie doskonale, kogo mam na myśli. Sprawa tej lampy w studzieńcu, to jest z tych lamp, które były zakładane teraz. Tak, chodzi tak. O to, że lampa się pewno świeci teraz. Teraz po kółku, ona w ogóle się świeci. Ale nie, po kółku. Tak, oni mają i tam swoją. Tam jest błędna ta. I ta, no właśnie kierownik prosił, żeby o jeden słup, bo ten słup jest. I też jest to takie... Nie, bo co drugi słup. No właśnie. To może by nie robiło różnicy. Na przystanku też są lampy. Swoje tak, drogi. Ale to jest tak pomiędzy, no bo to jest tam nie, dosyć nie. Długi kawałek. I właśnie, no tak nawet byłam teraz i tak sprawdzaliśmy, no i faktycznie to by... To znaczy tam akurat linia biegnie, no kwestia tylko przeniesienia. No właśnie, i tak no, fajnie by była było. Sprawa prosta. No i by roz... Myślę, że się dogadać tutaj z panem kierownikiem. Teraz tak, pani Sołtys z Grabowca, myślę, że to chodzi o tą drogę powiatową tutaj koło Marniaka, tak? Czy tą drogę gminną? Nie, powiatową. Co tam jest z tymi znakami? Gminna. Koło rączki, a tam... A, czyli co? Tak. To znaczy, co tam jest? Bo są to porwane, chyba te znaki. Bo ten jeden to jest ściągnięty, chyba całkowicie, tak? Dobrze. Nie, tam trzeba słupek wymienić. Słupek chyba, czy tam... Jeden słupek jest pogęty. Tu jeszcze dzisiaj to obejrzymy. Drugie koło rączki. A drugie koło rączki, właśnie, bo to są dwa te znaki. Czyli na drogę gminną. Tak. Dobrze, bo Marieniak dolega i do drogi powiatowej, dlatego tak zapytałem. Nie. Pan Sołtys Rypa, zresztą tu nie tylko, bo tu też sprawa tego piasku. Proszę państwa, ja tu już wyjaśniałem, tylko nie publicznie, no tak się złożyło, że właśnie z Grabowca ten człowiek, co tam wirownie, w końcu udało się formalności załatwić, no miał ile tam, 1,5 tygodnia temu wypadek. I się nie możemy do niego dozwolić, nie wiem, czy on jest na chodzie, czy on jeszcze się rekonwalescentem jest. Mówię o panu od żwirowni, prawda? I no bo stamtąd ten żwir się najlepiej sprawdza na tym terenie w ogóle, no on się ujeżdża najlepiej. My próbowaliśmy i rano się dozwolić, ale dzisiaj jak padła sprawa tych znaków, może tam wyślę człowieka i podjedzie do domu i porozmawiam. Bo na tą chwilę jest taka pogoda jaka jest, no jeszcze wilgoci dużo, ale też miejmy tą świadomość, że będą mi przyrostki, że to też obecnie w pewnym momencie. I ta sprawa, jak już ruszy, to będziemy wtedy wozić. Czyli tutaj tam i Sołtys z
Wojska zgłasza jednego i drugiego, także tutaj się odnoszę właśnie do tych spraw. I sołtys z Wiączemina też, także w Wiączeminie mówię, te nasze ustalenia też będziemy się starali realizować z tym gruzem, bo no to się wszystko przyda, tam się wszystko zmieści. Teraz gorąca prośba na bieżąco, tam panie mówicie, żeby podjechał ktoś i ten ruch zawalił, to no, woda wyrwała na tej drodze. No bo rozumiem, że no właśnie, jeszcze nie doszedłem, bo teraz jeszcze jestem przy tym, ale zaraz dojdę do rogu, to powiem. Pani radna Górecka, droga koło cmentarza. No, no, droga nie jest naszą własnością, są to prywatne grunty. I może poprzednik tutaj, wójt, potwierdzić, że kiedyś taka sytuacja była na Grzybowie, też na drodze, jak się zaczęło wozić, właściciel wyszedł, powiedział, jakim prawem wy tutaj wozicie. Czyli ta droga wzdłuż cmentarza jej po prostu nie ma. No wie pan, że ja też mówię, że jej nie ma, tak? No więc jak możemy teraz zawieźć? Ona jest taką drogą widmo, tak? No, właściciele zezwalają. Dobrze, ale my nie mamy prawa na tą drogę bez zgody właściciela. Może darować tej drogi później. No ale on już nie podjął takich kroków. To znaczy tej drogi nie ma w ogóle w mapach. Ale ale nie ma jej w mapach. Nie no, to jest część. Żyje tak, pamiętam, że była i jeszcze. Ale stan prawny jest tak, że ta droga nie istnieje. I proszę Państwa, mówię, tam są takie kawy, że zawsze twierdzam, że tam te trzy wywrotcia w jedno miejsce jakiegoś towaru. Ale mówię, jej nie ma w ogóle wziąć. Ona nie istnieje w mapie. Po prostu są działy do samego cmentarza. Ludzie jeżdżą od wielu lat, kiedy ja pamiętam. Ta droga jest na gruncie, nie ma jeszcze mapa. Ale są takie drogi, które chyba w mapach, ale nie wyjdzie, tak? Nie, są takie sprawy, ale wtedy mamy sprawę prawdą, że spojrzymy na drugą. Drugą stronę by to zadziałało. Takie sytuacje też są, a to ja tak mówię, nie ma to pole, bo to ona też powinna mnie zadziałać. A jest to także tutaj mam taką prośbę, żeby rozeznać, jak właściciel do tego podchodzi. Proszę o uwagę! Wtedy możemy spróbować. Pani radna Lewandowska. Proszę o uwagę, szanowni państwo. Prawa drogi tej. Proszę Państwa, ja to czytałem w informacji. Komisja była przekładana. Panowie sołtysi, proszę o ciszę. Tak jak już mówiłem, podana była data komisji i termin. Przełożono ją raz. Potem wyniknęła ta wichura. Powiedzieli nam, że tam wszyscy są zajęci w związku z tym. Proszę o uwagę. I teraz co mam informację ostatnio. Na koniec września ta komisja ma się tutaj pojawić i chyba już wypali ten temat. Także ta droga przez tą komisję nie była jeszcze sprawdzana, dlatego tu odpowiada mi pani sołtys z Bór odnośnie tych kolei czy tej poprawy, bo dopóki ta komisja nie przejedzie, nie chcemy na tej drodze nic robić, no bo nie wiemy, jak to się ma. Także do końca miesiąca musimy się wstrzymać do końca września. Bo potem to bez względu na to, jak komisja to zakwalifikuje, no to już drugi raz po tej drodze nie będzie jeździł, prawda? To samo dotyczy tego odcinka drogi koło Siemińskiej. Ta sama procedura, bo te dwie drogi są różne i było przekładane dwa razy. No i teraz mam nadzieję, że już drodze chyba nie przejmuje. Pan Józwi odnośnie to, tych toboli. To znaczy też pytanie, czy to są w pasie drogowym, czy już w prywatnych gruntach. Bo pewnie to jest tak na styku. W pasie drogowym to jest, bo to przy tej pasie drogowym co? Nie, te trzeba, to ja zgłoszę. Tak. To się odprowadzi, to jest druga przyjazdowa. Wszystko, wiadomo, tylko pytanie.
próbę jada do Życka. Pan sołtys Syrypa. Proszę uwagę! Posesja po Mińsku. To znaczy wiem, że ja myślałem, że temat jest praktycznie już dogadany, bo tam któraś ze spadkobierców jakieś tam zgłaszała chęci, ale szczerze mówiąc zapraszam zaraz po sesji, bo ja myślałem, że ten temat jest już rozstrzygnięty. Jakim cudem? Najpierw było jedno podanie, rozmawialiśmy, prawda, nie było problemów. Potem po śmierci tego Ilińskiego zgłosiła się, nie wiem, czy siostra? Brat. No ktoś tam się zgłosił. I teraz właśnie wyjaśnimy sprawę zaraz po sesji. Ja Marka wezmę, bo no, nie znam papieru. No wycena jest, a decyzji żadnej rady nie ma, ani gminy, nie wiem. To drugi rok mija. Ja też składałem podanie, no ale ta... Andrzeja żona jest też, nie? No Łodzi, ale ta chałupa się zawala, normalnie tak może. Nie, rozmawialiśmy tu wstępnie, jeszcze on żył, prawda? Ja wiem. No, rozmawialiśmy wstępnie, bo to jest działka, że tak powiem, budynek już, tak. Już wtedy się walił. Wtedy już się walił, jeszcze jak żył ten właśnie. Teraz już do tej pory, no to tam. Teraz właśnie do tego. Dobrze. Zaraz po sesji tutaj przejdziemy do tego pracownika. O Żwirze mówiłem, sprawa drogi do Caballo, to znaczy tam prawdopodobnie jakiś basen robią czy coś, tak, w tym Caballo. I no i pewnie jeździły te łódki, mimo że tam jest 8 ton na tym. Ale oni jeździli do jutrze w tamtą stronę i tą wolną drogę rozwali. A którą? Tą koło tej stacji? Tak. Jeździli od strony Iliszewa. A, tą kolejną. Tam są kolejne. Ale będzie Dobrze, może się dogadam, jeśli będzie wykonawca na tą drogę na terenie, może się równiarką, by nie zrobić, by to wydywane wszystko. Dobrze, sprawdzimy. Panie są wyskarasy. Zobaczymy. Szanowni Państwo, proszę jeszcze o chwilę uwagi. My tam żeśmy to docelowo teraz niedawno uzupełniali te ubytki. Rozeznamy jeszcze dzisiaj, po prostu mamy troszkę destrukcji i na gorąco żyjemy tym palnikiem, staramy się to wypełnić, żeby to się trzymało. Jest to lepiej jak było. To samo z drogą do Jawna żeśmy robili, to co zrobiła firma, to zrobiła, ale resztę tym jeszcze robili sami. Pani machała tu jeszcze do tej drogi, jeszcze zgłaszała sprawę lampy koło Krysteckiego. Więc proszę Państwa, mam taką prośbę, już to mówiłem kiedyś na sesji, że takie sprawy jak lampa można zgłaszać w każdej chwili albo do pana Lenarcika, albo osobiście można pod ten numer 0800 również zgłosić. To nie trzeba czekać sesji, bo to można zrobić w każdej chwili. My, proszę Państwa, płacimy za konserwację. Czy tą lampę Pani Sądy zgłosi, czy nie zgłosi? My nie ponosimy z tego tytułu kosztów. Będzie 5 tam do naprawy, czy 10, czy nawet 100. To jest wszystko w konserwacji. Po prostu oni jak nie wiedzą,